Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania chiński czołg ciężki tier 8, jakim jest 110. 110, czyli no taki trochę odpowiednik ISA 3, natomiast po zbuffowaniu ISA 3 110 trochę została wyrzucona z rozgrywek właśnie drużynowych, czy z CW kiedyś była bardziej brana, teraz jednak IS 3 zbuffowany jest według praktycznie większości graczy dużo lepszy, zwłaszcza że tam ma ten pancerz warstwowy, do tego no więcej odbija. 110 ma jednak pancerz słabszy, troszkę więcej wpuszcza, no i charakterystyczne włazy, które się łatwiej bić. To nie zmienia faktu, że ja odkupiłem ten pojazd właśnie tam na pojedynek, jaki kiedyś mieliśmy z Multim, i zostawiłem na razie na jakieś właśnie rozgrywki, czy na twierdze ósmotierowe, jeżeli trzeba wziąć typowy czołg ciężki. I tak dobrze włączyłem nagrywanie, akurat jak znowu się zegar włączył, legendarny już. Cóż mogę o 110 powiedzieć? Generalnie ja grałem nią kiedyś na samych swoich początkach WOTA, więc nie szło mi to zbyt dobrze. Teraz po jej odkupieniu gra mi się całkiem przyjemnie, nawet muszę powiedzieć, że nawet bardzo przyjemnie. Fakt faktem, że gram na dziale topowym, które ma 215 peny na pociskach zwykłych i 265 na pociskach premium, które jakimi są APCR-y, i włożę całkiem sporą ilość APCR-ów, czyli 21 sztuk, tylko 15 z pocisków zwykłych i 4 pociski odłamkowo burzące. Do tego stabilizator, wentylacja i dosyłacz. Traktuję ten pojazd teraz bardziej właśnie jako zabawkę. Załogę mam ze 113, bo 113 sprzedałem, grało mi się nią już po prostu słabo. Uważałem, że ta dziesiątka jest po prostu bardzo, bardzo słaba. Fakt faktem, ma dostać jakiegoś buffa, ale jak dla mnie jeszcze zbyt małego, żeby ją odkupić. Załoga czwarty perk robi się na 24-23%. I cóż, dla mnie pojazd przyjemny, nie będę się kłócił, czy lepszy, czy gorszy od ISA 3, to po prostu jest kwestia tego, co kto lubi. Skoro ISY 3 są brane częściej, więc wychodzi na to, że jest to pojazd gorszy, ale ja osobiście całkiem go cenię i na twierdzach, na ósmych tierach, jeżeli potrzeba wziąć jakiegoś po prostu hateka, to wtedy ja 110 chętnie biorę i zawsze można coś tam nią ugrać. Mniejsza alfa niż u ISA 3, za to częste strzelanie też ma swoje plusy. Bitewka całkiem się udała. Myślę, że się Wam powinna podobać, bo było dobre losowanie. Postanowiłem je wykorzystać i przyatakować trochę ostrzej, a nie grać bardziej rozważnie. Zresztą zaraz zobaczycie. Mamy bitewkę, mapa Erlenberg, tak jak wspominałem, bardzo dobre losowanie, jeśli chodzi o tiery, bo jestem jedną z trzech ósemek, według XV ma 44% szans na wygraną, ale to nie jest najważniejsze. Przy takim losowaniu można spokojnie zagrać i powinno się zagrać, moim zdaniem, agresywnie, będąc topowym czołgiem ciężkim, który ma grać na pancerz, a mimo wszystko 110 ma grać na pancerz. Całkiem przyzwoita jak na HTK mobilność w 110, to o tym nie powiedziałem jeszcze. Pojazd radzi sobie całkiem dobrze z przemieszczaniem się. No i ja osobiście, tak jak mówiłem, no lubię ten pojazd. 110 czy WZ-111-1.4, następca tego czołgu, moim zdaniem jest zdecydowanie przyjemniejszy do grania na swoich tierach, aniżeli 113 na swoich. Może jednak kiedyś doczekam czasów, że będę mógł tą 113 odkupić, bo będzie tego warta. Na razie, pomimo różnych buffów, chyba jeszcze się to... bo te buffy są raczej kosmetyczne. Chyba się jeszcze na to nie zapowiada. Ostre podjechanie do przodu, żeby przy okazji może coś wyświecić. Jest Black Prince, strzał z podpałą. Oczywiście na razie pociski zwykłe. No, przy takim losowaniu wiadomo, że one spokojnie wystarczą na przebijanie wszystkiego. Nawet ich większa ilość przy takim matchmakingu by się przydała, jeżeli wszystko będzie wchodzić. Tutaj zły strzał. Strzeliłem na odwal się tak naprawdę. Powinienem troszkę lepiej przymierzyć, ale zaraz się poprawimy właśnie dzięki szybszemu czasu przeładowaniu niż w ISie trzecim. Oczywiście kosztem alfy. Tutaj teraz się lekko skontowałem. Generalnie jest, myślę, że duża szansa, że gdybym był ISem trzecim, to on by mnie nie przebił od boku. A niestety w 110 wchodzi. Wchodzi bardziej właśnie przez to jednak IS trzeci jest częściej brany. Tu będzie trochę śmieszna sytuacja, dlatego że wystawię się beznadziejnie na to ISU. Na razie pierwszy strzał udało się odbić. Bitwa ta była rozgrywana przeze mnie między bitwami CW i tu akurat była rozmowa z dowódcą o jednej ważnej sprawie.
i ciężko było mi się skupić na wszystkich rzeczach, co zresztą pokazała patologia w strzelaniu tego isu, bo on powinien być już martwy wcześniej i ja nie powinienem zebrać tej buły, ale jeszcze oprócz, widzicie, oprócz trafienia jeszcze trzeba liczyć na RNG, w końcu isu padło, teraz strzał w isa drugiego, bez... Trochę szkoda, że przyjąłem ten potężny strzał od TDK-a usmotierowego, bo mam już mniej niż połowę hapsów, co w jakiś sposób powinno wymusić na mnie spokojniejszy styl gry, ale że po minimapie widać, iż dużo czołgów z drużyny przeciwnej pocisnęło na tamtą stronę, a co za tym idzie, niewiele czołgów powinno być w okolicach ich kapa, to dalej ostro do przodu jest Tygrys, Tygrys nie skupił się na mnie, tutaj taki strzał na wiwat może wejdzie i jednak weszło, ładne losowanie. Tygrysek ładnie przyjął. Jest 6 do 6, mamy stratę w hapsach, ale ja czuję moc w swojej 110. Czuję, że może to być dobra bitwa. Jest już 2500 uszkodzeń, 2800. Jeszcze mam jakiś tam zapas tych hapeków. Do tego cały czas jestem na pierwszej linii. Może jeszcze coś po spocie. Kolejny strzał, i mnie tylko gęsi. Nie wykorzystuję zestawu naprawczego. Naprawę mam na 100%, więc szybko się podnoszę. Teraz będę chciał strzelić po gąsienicy. Dlaczego? Wiedziałem, że is ma jeszcze sporo hapsów, więc jak go postawię na gąsce, to ktoś go pewnie trafi i pójdzie exp na moje konto. Warto to robić, warto w takich sytuacjach, kiedy wiecie, że nie skończycie czołgu, czy coś tak strzelić, żeby postawić go na gąsienicy, jeżeli zależy wam na expie, bo często jest tak, że kosztem jednego strzału z damage'em, na przykład stawiając jakiś czołg na gąsienicy, który zostanie rozstrzelany przez waszą drużynę, zgarniecie tego expa o wiele więcej. Chyba że gracie stricte pod statystyki, pod WN8, no to wtedy wiadomo, że bardziej liczy się własny damage niż damage po asyście. No wtedy oczywiście wiadomo, co należy wybrać dalej. Ostro do przodu, jest to 34,85, wjeżdżam tutaj ostro, żeby trochę się z tymi przeciwnikami wymieszać, zamotać ich. Przygarnąłem jeszcze strzał od T34,85, teraz T54 mod 1 zdążył we mnie strzelić, zanim skróciłem do niego dystans. Generalnie chodziło mi o to, że skracając dystans, on nie może opuścić działa i musi strzelić mnie po pancerzu, po kadłubie wyżej, przez co się odbija. Natomiast będąc na dystans, odsłaniam słaby punkt 110, w którym można łatwo się wstrzelić. Więc właśnie 110 ma to do siebie, że w takiej sytuacji trzeba skracać dystans i jeszcze, żeby uniknąć strzałów po włazach, wypada się wiercić kadłubem lekko do przodu, do tyłu, ale żeby nie za bardzo odjechać od przeciwnika i jednocześnie troszkę ruszać wieżą, żeby utrudnić mu strzelenie we włazy. Jest teraz T43, dobijamy drugi frag, 5000 uszkodzeń przekroczone, pociski zwykłe się już dawno skończyły, więc teraz skupiamy na T43, niestety została dobita przez kogo innego. Ostatni AMX 1375, strzał tutaj bardzo fartowny z uszkodzeniami i jeszcze ze zgęszeniem i ostatni przeciwnik pada, a my zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco, za bitewkę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, do tego high caliber oraz wsparcie, 5238 punktów uszkodzeń własnych, 1163 punkty po asyście oraz dwa fragi dało w sumie 1577 punktów bazowego expa, co wystarczyło na odznakę mistrzowską na 110 tego dnia. 20 strzałów oddanych, 17 trafionych, 16 z penetracją, przyjętych strzałów 10, zablokowanych przez pancerz ponad 2000, pokonany dystans powyżej 2 km, udało się na bitwie zarobić jeszcze prawie 35 tysięcy i expa z kątem w premium wpadło 2366. Jeżeli bitewka w dość dynamicznym stylu, ostro do przodu, wam się podobała, to dajcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. I dajcie znać, jeżeli macie 110, jeżeli macie isy trzecie, który czołg według was jest lepszy, którym wam się gra przyjemniej. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych materiałach.